bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Wystawę wirtualną realizowaną w ramach projektu Przywracanie pamięci pokoleń, która objęta jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadaniem naszym było prowadzenie badań nad postacią Elwiry Michała Andriolego. Tytuł naszej wystawy to Powstanie zesłaniec artysta Elwiry Michał Andriolego. Efektem końcowym badań jest przedstawienie rezultatów w formie wystawy wirtualnej opartej na samodzielnie uzyskanych materiałach, dokumentach, fotografiach, wywiadach pochodzących z różnych źródeł, w tym także prywatnych, wcześniej niepublikowanych. W trakcie realizacji projektu poznaliśmy zasady korzystania z profesjonalnych źródeł internetowych, takich jak regionalne biblioteki cyfrowe. Zapoznaliśmy się z zasadami techniki digitalizacji dokumentów, które są wykorzystane w wystawie. Wykonywaliśmy także, gdy było tylko to możliwe, własne zdjęcia i tworzyliśmy krótkie filmy. Wystawa wirtualna tworzona jest przy użyciu oprogramowania Movio, zaprojektowanego w ramach europejskiego projektu Athena Plus, w którym brało udział Ministerstwo Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją. Projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. Teraz przedstawię Państwu rys Andriolego na osi czasu. Narodziny Elwiry Michała Andriolego. Przodkowie Andriolego pochodzili z włoskiego Tyrolu. Ojciec Francesco Andrioli był malarzem oraz wykładowcą na Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Poślubił polską szlachciankę Petronelę Kośniewską. Czwartym ich dzieckiem był Elwiro Michał Andrioli, urodzony 14 listopada 1836 roku w Wilnie. Studia w Szkole Malarstwa i Rzeźby w Moskwie i Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W wieku 19 lat Andrioli rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim. Lecz po roku, przy pomocy brata i wbrew woli ojca, podjął naukę w Szkole Malarstwa i Rzeźby, którą ukończył w 1858. Studia w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Andrioli wyjechał kontynuować studia w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Tam zapoznał się z innymi polskimi studentami, a także z synem Adama Mickiewicza, Władysławem Mickiewiczem, z którym utrzymywał wieloletni kontakt na przyjacielskiej stopie. W marcu 1863 roku dowodził 70-osobowym oddziałem ochotników, powstańców. Po klęsce powstania styczniowego ukrywał się pod różnymi nazwiskami. W końcu został aresztowany. Stało się to w Petersburgu. Andrioli uciekł wraz z innymi powstańcami z czeskiego więzienia. Uciekli do Londynu. Stamtąd w czerwcu do Paryża. Tam udało mu się znaleźć zatrudnienie. Największy organ odbiorcowy, słynna La Illustration, zamieściła jedną z jego kompozycji. Inni wydawcy poszli jej śladem. Aresztowanie, skazanie i zesłanie do Wianki było w Rosji. Andrioli wyjechał z Paryża, dotarł do Konstantynopola. Tego samego roku wyruszył ze swoim przyjacielem na Podole. Zostali zdradzeni przez przewodnika Andrioli i jego towarzysz. Podróży zostali uwięzieni w twierdzy chocińskiej. Przy próbie ucieczki Andrioli został schwytany, skatowany i wysłany do Wilna, gdzie czekał na niego wojak za udział w powstaniu styczniowym. Postanowiono przestępcę politycznego Elwira Andriolego pozbawić wszelkiego prawa i wysłać na roboty katorżnicze na przeciąg 15 lat. We wrześniu 1868 roku Andrioli dotarł do Wiatry. I od usunięciu wszystkich ograniczeń Andrioli wrócił z Wiatry do Warszawy. Zakup ziemi w Stasinowie.
Na rok 1872 przypada prawdziwy wielki debiut Andriolego w warszawskim ilustratorstwie. Latem powrócił na 3 miesiące do Wiatki, aby wznowić szereg prac dekoratorskich i cerkiewny. Należy podkreślić, że było to niespotykane, żeby zesłaniec wracał na miejsce zesłania. Po powrocie kontynuował zdobywanie warszawskiego rynku ilustratorskiego. W grudniu 1873 roku kupił ziemię, tak zwaną kolonię Stasinów koło Lublińska, dzisiaj miejska mazowieckiego. Wojek w Stasinowie stał się wkrótce miejscem spotkań towarzystwa. W życiu Andriolego zaszły niewracalne zmiany. Śmierć zabrała najpierw jego półroczną córeczkę, a następnie matkę artysty. Andrioli po tych wydarzeniach potrzebował zmiany otoczenia. Pan Tadeusz. W 1881 roku pojawił się pierwszy zeszyt poematów Pan Tadeusz. W grudniu Andrioli zakończył pracę nad ilustracjami. Było to wielkie wydarzenie, które zbiegło się z ogłoszeniem konkursu na pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. Do poematu artysta wykonał 58 różnych wielkości rysunków, które bardzo krytycznie oceniał. Pan Tadeusz całkiem mi się nie udało. Robiłem go przy umierającej matki, niedługo po stracie dziecka. Zauroczenie Doliną Świdra i planami z nią związanymi zdawało się ukojeniem w tych trudnych chwilach. Przyczyniło się do zmiany miejsca zamieszkania artysty. W lutym 1880 roku zakupił ziemię, część pojedynczą Anielin w granicach dzisiejszego Otwocka i Józefowa. Oficjalnie nazwał ją Krzyki. Wybudował tam drewniany, błogosławiony dom letniskowy z przeznaczeniem na wynajem. W marcu 1883 roku Andrioli wyjechał do Paryża. Tam z paryskimi i londyńskimi oraz warszawskimi wydawcami w styczniu 1884 roku artysta wyruszył do Paryża, gdzie tworzył szkice na ilustrację do utworu Romeo i Julia. W kwietniu 1886 roku Andrioli opuścił Paryż na stałe. Zamówione rysunki były wykonywane w kraju i wysyłane do wydawców. Tymczasem w Paryżu ukazał się pierwszy tom ilustrowanych dzieł Szekspira z rysunkami Andriolego. Rozwód z Natalią Heleną Tajnowską. Sukcesy wydawnicze tym razem nie szły w parze z życiem prywatnym. W czerwcu 1887 roku małżeństwo zawarte z Heleną Tajnowską zostało rozwiązane. Wiosną 1888 roku Andrioli przebywał w brzegach i pracował nad pomysłem zilustrowania wszystkich dzieł poetyckich i dramatycznych Adama Mickiewicza. W 1889 roku w Lwowie został wydany Pan Tadeusz zawierający ilustrację Andriolego. Elwira Michał Andrioli zmarł 23 sierpnia 1893 roku w Zamoczowie. Po uroczystościach pogrzebowych, na których było wielu znanych znamienitych gości, został pochowany na cmentarzu w Zamoczowie. Stając się na przełomie XIX i XX wieku. Pierwszy raz styl ten zastosował Elwira Michał Andrioli. Dla stylu charakterystyczne są drewniane ażurowe stopienia, wyrętki ganku oraz ostre zwiększenia ganku. Ma on elementy tradycyjnego budownictwa mazowieckiego o lekkiej konstrukcji, bogato zdobionych pawilonów, inspirowanych warszawską wystawą rolno-przemysłową z roku 1885. Andrioli sprowadził do brzegów nad Świdrem kilka eksponowanych na wystawie domów. Główna bryła budynku kształtowana pod wpływem tektur pajkarskiej
Europie stała się bardzo popularna po wystawie światowej w Wiedniu z 1873 roku. Ja ze swojej strony chciałem podziękować uczestnikom zespołu, czyli Agnieszce Klik, Katarzynie Kaszyk, Justynie Kaczmarek, Dominice Szopik, Weronice Michalak, Martynie Krzyżanowskiej, Ewelinie Głościckiej, Alicji Zalewskiej, Sandrze Oleckiej oraz Kacperowi Kijewskiemu oraz oczywiście pani Magdalenie Inickiej. Zapraszam pani Magdo. Dla wszystkich chciałem, wręczyć książkę z ilustracjami Jana Bielego, pan Tadeusz. Dziękuję bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.